Sobota, 23 dzień marca. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przepiękne, błękitne niebo nad Doliną Planicy, nad tym miejscem, które dzisiaj będzie areną przedostatniego aktu sezonu narciarskiego, sezonu skoków narciarskich 2018-2019. Pora na siódmy w tym sezonie i ostatni konkurs drużynowy. Konkurs, który zapowiada się bardzo ciekawie i na który bardzo serdecznie zapraszają Przemysław Babiarz i Sebastian Szczęsny. 10 reprezentacji, które stanie do walki o zwycięstwo w tym ostatnim konkursie drużynowym. Wśród tej dziesiątki oczywiście biało-czerwoni, którzy rozpoczną tę rywalizację. Rozpocznie Kuba Wolny, następnie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła. Mówiliśmy o tym wspólnie z Przemkiem Babiarzem podczas tego naszego wejścia w studiu, że zliczając indywidualne noty za wczorajszy konkurs, właśnie ten indywidualny, Polacy zajęliby pierwsze miejsce. Szanowni Państwo, niech będzie tak i dzisiaj, że te wszystkie indywidualne noty spowodują, że to my staniemy na najwyższym stopniu podium, bo tak jak pięknie zaczęła się ta nasza przygoda drużynowa w tym sezonie zwycięstwem w Wiśle, tak dlaczego nie miałaby się cudownie skończyć triumfem w Planicy? Zacytujmy zespół Lombard. Wierzyłem w nas ostatni raz. Ostatni, bo to ostatni konkurs drużynowy tego sezonu, 21. Drużynowy konkurs Pucharu Świata pod wodzą Stefana Korngachera. Cytowaliśmy już te osiągnięcia. No to jeszcze tylko przypomnijmy. 5 zwycięstw, 7 drugich i 3 trzecie miejsca, 4 czwarte, 3 ostatnio czwarte, ale to takie memento, żeby nie było nam za przyjemnie. Zaczynają Finowie, dla których to był sezon taki sobie. Raz zakwalifikowali się do rundy finałowej. Jarko Meete, o właśnie on w tej chwili na naszych ekranach w rundzie próbnej, w serii próbnej 181 metrów, teraz jego cień gdzieś tam zetknął się ostatecznie ze skokiem. Jarko Meete, z 8 belki startowej wystartowaliśmy, no i spory wiatr pod narty, bo Finn będzie miał odjęte 11,5 punktu, 181,5, czyli jak w zegarku jest wyregulowany w serii próbnej 181,5. Oby w przypadku innych zawodników nie było takich powtórek, bo my cały czas jesteśmy pod takim przykrym wrażeniem tego próbnego skoku jednego z naszych skoczków, ale nie będę mówił którego. Niech to pozostanie w powietrzu. Najstarszy, ale nie najsłabszy bynajmniej. Maksim Siergiejew, a więc reprezentacja Rosji. 157 to odległość, jaką uzyskał Maksim Siergiejew dzisiaj w serii próbnej. Nie startował oczywiście w konkursie indywidualnym. Jego rekord życiowy to 179 metrów. Ten rekord, który wyskakał sobie tu w Planicy właśnie podczas tego weekendu finalizującego ten sezon Pucharu Świata. On miał też dość mocny wiatr pod narty. To, o czym wspominaliśmy, jeżeli będziemy oczekiwać na dalekie loty, a czekamy na takie loty, bowiem to pasjonuje nie tylko samych skoczków, bo oni uwielbiają daleko latać, ale również nas, kibiców, którzy także z wielką przyjemnością patrzymy na ten nieskalany, piękny, daleki lot i takich skoków, takich lotów dzisiaj oczekujemy. Tymczasem 152 metry, no 5 metrów bliżej wylądował w stosunku do tego, co pokazał w serii próbnej. A więc Rosjanie w tym momencie za Finami, to ze stratą 42 punktów. No a teraz Czesi, a wśród Czeków Filip Szakala, syn Jarosława Szakali. 206 metrów skoczył wczoraj i ustanowił rekord życiowy, przepraszam, w piątek. Ale nie zakwalifikował się do konkursu indywidualnego. Wczoraj go nie było. Dzisiaj podczas serii próbnej 198,5. Bardzo przyzwoicie. I teraz też jest ładnie. I teraz też jest ładnie. Gdzieś w okolicach punktu K, w okolicach czerwonej linii wylądował Filip Szakala, który w tym sezonie nie zdobywał punktów Pucharu Świata, który w kwalifikacjach w piątek był 48, a teraz uzyskał 202,5 metra. I trzeba przyznać, że w Vikersund tydzień temu Czesi zawiedli. To był ich najsłabszy występ, 10. miejsce. Pewnie chcieliby o nim jak najszybciej zapomnieć. Dzisiaj ten pierwszy skok wróży im awans do finałowej ósemki. Prowadzą po skoku Filipa Szakali. A za moment Szwajcarzy, którzy pojawili się tutaj i będą skakali w składzie. Kijał, Pierre, Sandro Hauswirth,
Dominik Peter i oczywiście kończyć wszystko będzie Simon Amann. Clion Beyer, 192,5 metra, znakomitego Szwajcara w tym sezonie, który no, rozbłysnął tym swoim czy talentem, tym potencjałem, jaki gdzieś tam w sobie gromadził w tym sezonie. Ronny Hornszuh, no sporo mówiło się w kontekście jego ewentualnej pracy w przypadku odejścia Stefana Horngachera dla biało-czerwonych. Zresztą Ronny Hornszuh współpracował ze Stefanem Horngacherem. Ta sama myśl mniej więcej technologiczna i szkoleniowa. Człowiek, który nie boi się czerpać i sięgać po nowe technologie. 203 metry Clion Beyer, a więc najdłuższy na razie lot, jaki oglądaliśmy. No ale Ronny Hornszuh stwierdził, że pozostanie jednak w Szwajcarii. Odpalił Clion Beyer i ma nadzieję, że jeszcze z tą reprezentacją da się coś zrobić. Domen Preutz. Domen Preutz patrzy, co zrobi pierwszy z jego kolegów. Startujący dziś Andrzej Semenisz, wysoki zwycięzca z Zakopanego 2018 roku. No i nie miejmy złudzeń, dzisiaj w serii próbnej 229, to była czwarta nota całej serii próbnej. Semenisz, mimo że pierwszy, jest naprawdę bardzo mocny i potwierdza to w tej chwili, potwierdza aspiracje Słoweńców. Wygrali tydzień temu w Wikersundzie. No i chcieliby tutaj pokazać, że jeśli chodzi o loty narciarskie, to są najmocniejszą drużyną. Obyśmy im potrafili przeszkodzić. 228,5 metra w wykonaniu Andrzeja Semenicza. To też niemal dokładnie tyle, ile w serii próbnej. Tam było 229 wysokie noty, 18,5 jest 19. Wiało mu sporo, mocno pod narty. Metr na sekundę będzie miał odjętych 14,4 punktu. W związku z tym nota 195,3, wysoka nota. Słoweńcy z ogromną przewagą, prawie 30 punktów, 28,9, prowadzą nad Szwajcarią. Ale te najlepsze reprezentacje dopiero przed nami. Robin Pedersen wczoraj 20 miejsce ex aequo z Andrzejem Semeniczem. 206 i 212 metrów. Jeżeli wczoraj oni zajęli identyczne miejsce w zawodach Pucharu Świata, no to zobaczymy, jak odpowie na te 228 Semenicza Robin Pedersen. Jego rekord życiowy 232,5 z Planicy z tego weekendu. Dzisiaj w serii próbnej 209 metrów, złapał to noszenie. Nie jest to 220, okolice 210 metra Robina Pedersena. Norwegowie, którzy wygrywali ostatnie trzy konkursy drużynowe na letalnicy, łącznie 17 konkursów drużynowych w Planicy, wliczając to i bloutkową Welikankę, a więc ten kompleks dwóch skoczni, który jest tutaj nieopodal, i letalnicę, a więc tą największą skocznię braci Goriszków, która obchodzi swoje 50. urodziny w tym roku. 209,5 metra Robina Pedersena. Cały czas ósma platforma startowa, odjętych 12,1 punktów, widzą to Państwo, i Norwegowie skakują na drugie miejsce, są za Słowenią ze stratą 20,5 punktu. A za chwilę Austriacy, a w ich zespole Michael Heibeck, bardzo solidny skoczek. Dzisiaj podczas serii próbnej szósty skok, ale w tej pierwszej grupie, 210 metrów. Wczoraj natomiast w konkursie indywidualnym 17. Zwłaszcza pierwszy wczorajszy skok Heibecka był świetny, 233 metry, a w drugiej serii tylko 204,5. No zobaczymy. Wielkie doświadczenie, spore osiągnięcia i widzą Państwo, poza Andrzejem Semeniczem nikt nie skoczył dalej, przynajmniej dotąd, w tej pierwszej grupie. Michael Heibeck 218 metrów, bliżej o 10,5 od Semenicza, ale dalej o 8,5 metra od Robina Pedersena i wszystko wskazuje na to, że Austriacy będą w tej chwili na drugim miejscu za Słoweńcami, a na trzecim Norwegowie, ale trzy zespoły jeszcze nie oddały skoków. Tak, trzy zespoły nie oddały skoków, Japonia, Niemcy i Polska. I tak wszyscy mówili, Słowenia, Niemcy, Polska, ale Japonia. I trzeba zwrócić uwagę, Yukiya Sato, 192,5 metra dzisiaj w serii próbnej. Wczoraj 24 miejsce Yukiya Sato, bracia Kobayashi i Junshiro. I Yoyu, oni będą tym mocnym akordem, tymi mocnymi ogniwami w tym japońskim łańcuszku. Natomiast Yukiya Sato, wczoraj 216,5, 206,5. Noriaki Kasai będzie skakał w drugiej grupie. Popatrzmy, Sato w powietrzu, ponad metr na sekundę wiatru pod narty, filigranowy niewysoki, powyżej okolice 210 metra, osiągnięte przez Yukiya Sato, 211, odjętych 12 punktów za wiatr, noty od 17, 18,5 punktu dla Japończyka. No a Japończycy przecież w tych konkursach drużynowych stawali tutaj na podium, ba
byli na drugim miejscu, ale to 95 rok i to na bloutkowej Velikance. Wówczas Masahiko Harada między innymi wtedy skakał, a w tej chwili Japończycy na trzecim miejscu ze stratą 21,1 punktu do prowadzących Słoweńców. I Niemcy, mistrzowie świata, jedno zwycięstwo w Pucharze Świata i to u nas w Zakopanem, no ale ten najważniejszy z kolei konkurs na Mistrzostwach Świata, również dla nich zwycięski. Jedna wpadka w Oslo, w tym jednoseryjnym konkursie, to jej piąte miejsce za nami. Teraz musiałby Geiger, dla którego to jest świetny sezon, dwa indywidualne zwycięstwa, wicemistrzostwo świata, musiałby popłynąć 230 metrów i jest zdolny to zrobić, bo gdzieś w tych granicach ląduje Karl Geiger, ten 25-letni skoczek, którego rekord życiowy wynosi 243,5 metra, który teraz skacze 230,5 metra i to jest najdłuższa, najdalsza odległość, najdalszy skok w tej pierwszej grupie, ale został jeszcze Jakub Wolny, także spokojnie. I Karl Geiger dostaje bardzo wysokie noty od sędziów, 19,5, 19 są i prowadzą Niemcy przed Słoweńcami. Pytanie tylko o ile? O 5,6 punktu. Pozostała ostatnia reprezentacja. Kuba Wolny. Kuba, który znakomicie czuje się na tak dużych obiektach, który od Vikersund bije niemal w każdym skoku rekord życiowy. Dzisiaj w serii próbnej bardzo spokojnie, 195 metrów, ale przecież pamiętamy wczorajszy konkurs, 12 miejsce Kuby Wolnego i szczególnie ten pierwszy skok, po którym zajmował piąte miejsce, 235,5 metra, co jest jego nowym rekordem. No teraz musiałby znowu pobić swój rekord życiowy. 237, tyle pokazuje komputer. Kuba ładnie, daleko i pięknie! Ależ otwarcie biało-czerwonych tego konkursu. Okolice 240 metrów. No wysokie noty, bo muszą być wysokie noty za ten znakomity skok. 237,5 metra, a więc nowy rekord życiowy Jakuba Wolnego. No on jest niesamowity, ze skoku na skok lata coraz dalej. Lata pięknie, lata wspaniale i to jest otwarcie. To jest taki potężny podmuch wiatrów, biało-czerwone żagle, które tutaj będą łopotać w tym konkursie drużynowym w kolejnych grupach. Jakub zrobił więcej niż mógł, skoro pobił rekord życiowy. 237,5. O 2 metry poprawił swoje najlepsze osiągnięcie. Prowadzimy z przewagą 6,3 punktu nad Niemcami. 11,9 punktu nad Słowenią i 17,7 punktu nad Austrią. Japończycy na piątym, Norwegowie na szóstym, ale oni tracą już 32 punkty. No otwarcie fenomenalne. Idealnie się wyczuł, idealnie trafił z odbiciem Kuba Wolny, a później ta jego umiejętność czucia lotu, wykorzystania tych dobrych warunków, ponad 1/10 sekundę wiatru pod narty, odjętych 16,3 punktu, ale no to 19,5, widzieli Państwo, jak najbardziej zasłużenie, piękne to lądowanie i ten gest, tak jest i tak ma być dalej, piękne otwarcie, no i zobaczymy, ta historia pisze się tutaj na naszych oczach. I za moment druga grupa, tutaj będziemy oglądać Kamila Stocha, no ale także wielcy Peter Preutz, Noriaki Kasai, Robert Johansson, a otwierać to wszystko będzie Eutu Nousiainen, reprezentant Finlandii. O, Piotr Żyła, widzisz? No widzimy, wszyscy widzimy, co się dzieje. Piotrek w świetnych nastrojach, no trudno, żeby nam się te nastroje teraz nie udzieliły. Ale to ma być właśnie taki radosny weekend, radosna sobota, po której nastąpi niedziela. Wierzyłem w nas ostatni raz. Ta wiara zaczyna zamieniać się w rzeczywistość, ale ostrożnie, ale spokojnie. To dopiero były pierwsze skoki. 237,5, na razie najdłuższy lot. 230,5 Karla Geigera, to na razie druga odległość. Rozpoczynamy drugą grupę. Pozostaje, z tego co widzę, ósma platforma startowa. Eutu Nousiainen, popatrzmy na skok reprezentanta Finlandii, Jarkko Mette 181, Eutu Nousiainen 188,5 dzisiaj w serii próbnej. Jego rekord życiowy to 212, niska trajektoria lotu, za nisko, zdecydowanie za nisko. Myślę także okolice 180 metrów, o ile dobrze zauważyłem. 181,5. Sporo punktów odjętych, 14,3 za wiatr dla reprezentanta Finlandii. Noty po 16,5, 17,5 punktu. Eutu Nousiainen, no i Finowie w tym momencie oczywiście otwierają listę rankingową.
Nie wiem, czy umówili się Finowie na skoki długości o 181,5 metrach. Metę tyle, Nussiainen tyle samo. Nazarow, bardzo trudna sytuacja. Rosjan Nazarow był tym pierwszym pechowcem w kwalifikacjach w piątek. Zajął 41 miejsce tuż za Wasiliewem, który był 40. Jego rekord życiowy to 216 metrów, dzisiaj 199,5 w serii próbnej. Rosjanie na ostatnim miejscu po tej pierwszej grupie, bo słabo skoczył Siergiejew. I teraz w okolicach mniej więcej tej odległości, tego miejsca, gdzie lądował w serii próbnej, przed punktem K wylądował Michał Nazarow, który raz w tym sezonie punktował. To było tydzień temu w Vikersund, zajął 30 miejsce. Teraz 195 metrów. Troszkę odrobią do Finów, którzy byli na 9 miejscu po pierwszej grupie zawodników, ale 42 punktów, a taka była strata Siergiejewa do mety. 42 punktów naturalnie Nazarow nie jest w stanie odrobić. Są na drugim miejscu i tracą do Finów 24,9 punktu. Bardzo dobre otwarcie Filipa Szakali, jeżeli chodzi o reprezentację Czech, naszych południowych sąsiadów, 202,5 metra. No jego ojciec Jarosław Szakala przecież wygrał na Welikance w 1994 roku zawody Pucharu Świata przed Espenem Bredesenem i Roberto Czekonem. Tomasz Wanczura już w powietrzu, 143 metry dzisiaj w serii próbnej, a teraz dużo dalej. A jest to skoczek, który potrafi latać. Dwa lata temu tu w Planicy 225 metrów przecież uzyskał Dawid Irołtek na naszych ekranach. I teraz 178 metrów Tomasza Wanczury. No nie podtrzymał troszeczkę tego dobrego otwarcia, jakie zainkasował tutaj 202,5 metra Filip Szakala. Tymczasem 178,5 metra. To trochę krótko. Trochę krótko. Wczoraj nie oglądaliśmy Tomasza Wanczury. Wczoraj w rywalizacji indywidualnej nie zakwalifikował się do konkursu. No oczywiście Czesi w tym momencie na prowadzeniu o 23,3 punktu przed Finlandią i o 48,9 przed Rosją. No i Szwajcarzy, Sandro Hauswirth, młodziuteńki 18-latek. Szwajcarzy w tym sezonie najlepsze, najwyższe miejsce w drużynie w Wiśle na otwarcie sezonu piąte, a ostatnio 8 miejsca się do nich przyczepiły. Po pierwszej grupie byli na 7 pozycji, teraz Hauswirtha lot państwo widzieli w serii próbnej. Szwajcar uzyskał 169 metrów zaledwie. Teraz to był dłuższy, lepszy lot. 11,4 punktu odjęte za wiatr pod narty. Warunki dobre do dalekich lotów. Trzeba to tylko umieć wykorzystać. Hauswirth w tym skoku 183,5 metra. I Szwajcarzy w tej chwili obejmują prowadzenie przed Czechami. O 203 km i raz 183,5 Sandro Hauswirtha. No i Peter Preutz. Słoweńcy 228,5 Andrzej Semenicza. Oni marzą o zwycięstwie w konkursie drużynowym. Wczoraj Peter Preutz 10 miejsce. 225,5, 226,5. Dzisiaj w serii próbnej bardzo słabo. Tylko 177,5, ale miał ogromne problemy w powietrzu. No ale teraz już ponad 210 metrów. Petera Preutza. Nie jest Pero zadowolony z tego skoku. Liczył na to, że uda mu się tutaj polecieć nieco dalej. On jest gotowy na takie loty. Już teraz łapie powoli tę swoją wielką formę, ale jak sam mówi, powtarzaliśmy to wielokrotnie podczas naszych transmisji, że to jest przygotowanie, to jest baza po to, by zacząć budować tą dobrą dyspozycję, odpowiednią formę na przyszły sezon. I ja upatruję tutaj w Peterze Preutzu tego skoczka, który w przyszłym sezonie może odgrywać główną rolę w zawodach Pucharu Świata. 212 metrów teraz Petera Preutza będzie miał odjętych 10,5 punktu. No i jeżeli popatrzymy na to, jak do tej pory oceniali sędziowie, 2,19, no te 18,5 punktowe dla niego. No i w tym momencie Słowenia oczywiście prowadzi o 71,8 punktu przed Szwajcarią. Ale pewnie Słoweńcy spodziewali się czegoś więcej po Peterze. Wczoraj 225,5, 226,5, a teraz Robert Johansson i Norwegowie. Ci pechowcy, którzy sezon zaczęli rzeczywiście nienadzwyczajnie, ale którzy wygrali u siebie w Oslo w tym jednoseryjnym konkursie. A Johansson oznacza solidność, wielką powtarzalność, a czasami błysk, tak jak w tym przypadku w Oslo. Wygrał w ogóle początek Row R, dla niego wspaniały. Zajął ostatecznie 3. miejsce w całym cyklu. Wczoraj to nie było najlepsze latanie, zaledwie 25. lokata, a teraz proszę, 220
9,5 metra. Johansson, który przez cały ten sezon w konkursach indywidualnych nie wypadł z 30. Ba, cały poprzedni sezon to również zawsze seria finałowa dla tego sympatycznego wąsacza. Trzykrotnego medalisty olimpijskiego, mistrza w drużynie i dwukrotnego indywidualnie. Na drugim miejscu Słoweńcy po jego locie zaledwie 3, przepraszam, nie Słoweńcy, tylko Norwegowie, zaledwie 3,7 punktu za Słowenią. Tak, rozsypała się troszeczkę ta fantastyczna grupa Aleksandra Sztekla. Wiemy, że Andreas Stjernen zakończył karierę. Daniel André Tandé, no to wiadomo, również była kontuzja, to choroba. Również Anders Van Emmel, który jest daleki od formy. No ale popatrzmy na Austriaków, bowiem w pierwszej grupie Michał Hajbek 218 metrów. Austriacy byli na czwartym miejscu po pierwszej grupie. Filip Aschenwald wczoraj 22 miejsce. 218 metrów wczoraj w pierwszej serii. No i teraz podobnie skacze Filip Aschenwald w dobrych warunkach. Cały czas ten wiatr dość mocny, ten uśredniony wskaźnik okolice 0,8 metra na sekundę wiatru pod narty. 215 metrów i pół jeszcze, a więc 215,5 metra Filipa Aschenwalda. Odjętych 13,5 punktu za wiatr, dość sporo, od wszystkich sędziów po 18,5. Oceniający sędziowie z Niemiec, Norwegii, Słowenii, Rumunii i z Czech. Austriacy w tym momencie na trzecim miejscu, ależ ciasno jest, bowiem Słowenia wyprzedza Norwegię o 3,7 punktu, a Austria traci do prowadzącej Słowenii tylko 5,1 punktu. Szalenie spłaszczona jest, słusznie powiedziałeś, ta klasyfikacja, ale zwracaliśmy uwagę, że wczoraj, zliczając indywidualne osiągnięcia, też to wychodziło dość ciasno w pierwszej trójce, a teraz Noriya Hikasai, najstarszy, 47 lat skończy w tym roku, wczoraj 19 miejsce, wczoraj dalekie loty i zwłaszcza ten pierwszy, prawie 220 metrów. No, Japończycy po pierwszej grupie na piątej pozycji, teraz to było ponad 210 metrów w wykonaniu Noriyakiego Kasai, który już ćwierć wieku, ponad ćwierć wieku skacze, lata, ląduje, zachwyca. Ostatni wielki sezon Noriyakiego to oczywiście sezon olimpijski 2014, wicemistrz olimpijski, teraz 213 metrów, troszkę bliżej do Austriaków. Co to da Japończykom? Na pewno troszkę się zbliżą do czołówki, będą na czwartym miejscu. Strata Japończyków 21,5 punktu do Słowenii. Czyli Słowenia, Norwegia, Austria, Japonia. Taka jest kolejność w tej chwili. Noriaki Kasai, który wygrywał w 98 roku indywidualnie, w 99, a po raz ostatni drużynowo Japończycy stali na podium na Velikance 17 marca 2001 roku, a więc 18 lat, o ile się nie mylę, czekają na podium swojej drużyny tutaj w Planicy. Konstantin Schmidt, popatrzmy, reprezentant Niemiec, Niemcy na drugim miejscu za biało-czerwonymi, 230,5 Karla Geigera w pierwszej grupie. Konstantin Schmidt jest w stanie polecieć ponad 200 metrów i leci, myślę, 217, 218, taką odległość uzyskuje Konstantin Schmidt. Będzie miał odjętych sporo punktów. No to sędziów od wszystkich dostał po 19 punktów. 217 odległość Konstantina Schmidta. Wczoraj 23 miejsce, 212, 213,5. Takie odległości uzyskiwał wczoraj Konstantin Schmidt, którego rekord życiowy to 234 właśnie z Planicy z tego roku. Niemcy na pierwszym miejscu przed Słowenią o 10,4 punktu. To wcale nie jest tak dużo. To wcale nie jest tak dużo. Mieliśmy nad nimi po skoku Jakuba Wolnego 6,3 punktu przewagi. Kamil Stoch za chwilę o skok naszego lidera, który dzisiaj jest tym drugim w sztafecie. Troszkę się obawiamy. Wczoraj 18, skoki 211, 209. 5,5. Wystarczyłoby 5 metrów krócej od kostki Schmida. Jakieś 212 przy porównywalnych warunkach. Kamil jest w stanie zrobić wszystko i mocno w to wierzymy. Jeszcze jest w powietrzu, jeszcze nie wylądował. Ląduje daleko poza zieloną linią. Właśnie tak lata. Wielki mistrz w najważniejszym momencie zmobilizował się fenomenalnie. Boże, przypomnijmy, że on w serii próbnej miał 174 metry, zwiesiliśmy nosy na kwintę, może nawet straciliśmy wiarę, a teraz 227. No właśnie o to chodzi. Dalej niż w kwalifikacjach, dalej niż w konkursie indywidualnym, teraz dla drużyny Kamil nagle został innym Kamilem. Wspaniale. 3 metrów zabrakło, żeby zagrała tutaj orkiestra słynny utwór Planica, bo od 230 metrów
Mistrzów się go gra. I mamy pierwsze miejsce po dwóch grupach. 405,6. Powiększyliśmy przewagę. 20 punktów nad Niemcami, a więc Kamil dołożył 14 punktów do tego, co zdobył Jakub Wolny nad naszymi najgroźniejszymi rywalami. Tak wygląda klasyfikacja po dwóch grupach. Polska o 20 punktów przed Niemcami, o 30,4 przed Słowenią, Norwegia na czwartym miejscu, Austria piąta, szósta Japonia, siódme, ósme miejsce to Szwajcaria i Czechy. Na razie poza awansem do serii finałowej Finlandia i Rosja. Kamil Stoch, 227 metrów. Proszę zobaczyć, w jak pięknym stylu. Najdłuższy lot tej drugiej grupy. No tak lata nasz mistrz świata, tutaj lata nasz mistrz świata. Często tę frazę powtarza speaker na letalnicy, no ale taka jest prawda. Dobrze się to na razie układa. Oglądamy Kamila raz jeszcze i jeszcze raz. Podkreślaliśmy, że tylko Kamil Klimow, oprócz oczywiście Ryoyu Kobayashiego, zakładali w ogóle w tym sezonie plastrony liderów. Kamil w Wiśle, Klimow w Rudze, a potem już tylko Ryoyu Kobayashi. Pod tym względem to najbardziej chyba ujednolicony sezon indywidualnie. A z kolei jeśli chodzi o drużyny i zwycięstwa w konkursach drużynowych, z kolei wielki rozstrzał, dywersyfikacja, posługując się ekonomicznym językiem. A teraz Ryoyu, który tutaj w tym poprzecznym szpagacie, tak, i proszę zobaczyć, co to jest za elastyczność niesamowita. No i potem stąd się biorą takie loty. Ale jeżeli popatrzysz, obserwujesz rozgrzewkę i jeżeli patrzysz na przykład na Słoweńców, zresztą generalnie skoczkowie są niesamowicie rozciągnięci. Ludzie gumę, a do tego bardzo mocny gorset mięśniowy, który posiadają, co niejednokrotnie ratuje ich z ciężkich opresji, w jakich znajdują się podczas skoków. Tak to musi być. Tymczasem Andreas Alamomo. No, ciekawe jestem, czy to będzie inna odległość niż 181,5 metra, bo dotąd mówili się tak i Jarko Meete, i Eetu Nussiainen, że w to miejsce lądują. Alamomo, 67 w kwalifikacjach w piątek. Wylądował przed zieloną linią, która dawała mu w tej chwili prowadzenie. Jeśli chodzi o Finów i ich przebieg tego sezonu, no to 10 miejsce w Wiśle, 9 w Zakopanem w Lahti. To był jedyny konkurs u siebie, kiedy zdołali awansować do rundy finałowej. 166 metrów Andreasa Alamomo. No i wygląda na to, że gdzieś ta druga finałowa seria w ostatnim konkursie sezonu coraz bardziej się oddala. 9 miejsce w Willingen, 10 w Oslo, 9 w Vikersund i 10 na Mistrzostwach Świata. I teraz są na drugim miejscu za kim? Za Polską. Z tym, że oni mają 3 skoki, złożyły się na ich punktację. Na naszą tylko 2. Za moment Dmitrij Wasiljew. Nie ma Dmitrija Wasiljewa. No więc... Więc to jest sensacja. Tak. To jest sensacja i co z tym zrobić? Wczoraj ja w pewnym sensie dałem się nabrać, opisałem Wasiljewa, a tu już skoczył następny zawodnik. To wtedy. No i dzisiaj się prezentowali. No skaczą we trzech. Tymczasem Czesmir Koziszek, reprezentacja Czech, pechowo przed tygodniem, ale może teraz będzie nieco lepiej. Koziszek 56 w kwalifikacjach. W piątek oczywiście indywidualnie go już nie zobaczymy. No teraz wystarczająco daleko, aby Czesi objęli prowadzenie, czyli żeby wyprzedzili nas, ale to było sporo przed punktem K tej skoczni. Rekord życiowy Koziszka sprzed 3 lat z Vikersund to 226 metrów. Dzisiaj w serii próbnej 183,5, a teraz już w konkursie 181,5 metra. Pod tym nieobecności Wasiljewa Rosja niejako skazana na 10 miejsce w tych zawodach. Finlandia chyba na 9. Czesi prowadzą i są bardzo bliscy tego, aby zapewnić sobie prawo startu również w finałowej 8-drużynowej serii. Tak, ten Lukas Chlawa, no tutaj można by się obawiać jako w tej ostatniej grupie, jeżeli chodzi o Czechów. Tymczasem Dominik Peter, wczoraj 33 miejsce. Dominika Petera, Szwajcara 197,5 metra, dzisiaj 181. Odległość, jaką uzyskał młody 17-letni skoczek. Teraz przed 190 metrem wylądował Dominik Peter. Szwajcarzy po dwóch grupach zajmowali siódme miejsce. W tej chwili 187, odległość, jaką uzyskuje Dominik Peter. Najlepszy start w tym sezonie w zawodach drużynowych Szwajcarów to Wisła. To wtedy, kiedy rozpoczynała się ta cała rywalizacja w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata, zajęli piąte miejsce, potem siódme w Zakopanem, szóste w Lahti, siódme w Willingen, dwukrotnie ósme, czyli za każdym razem w tym sezonie Szwajcarzy meldowali się w czołowej ósemce i tak też będzie najprawdopodobniej podczas dzisiejszego konkursu. A za chwilę Domen Preutz. Geniusz drużynówki, Semenicz zrobił swoje. Peter Preutz troszkę zawiódł, starszy brat, król tej skoczni, czterokrotny zwycięstwa. A co zrobi Domen?
Tydzień temu w Vikersundzie szalał, 460 punktów, najlepszy wynik indywidualny. Potem następnego dnia wygrał indywidualnie. Wczoraj był piąty, Domen Preutz, mamy nad nimi 30 punktów przewagi. Teraz Preutz trochę tam łapał jakiś podmuch boczny, ale wyprowadził to wszystko i pofrunął powyżej 230 metrów. 229,5 dokładnie, a zatem daleko, ale nie jakoś fenomenalnie. Wczoraj w pierwszej serii 233,5, w drugiej 224. Widać, że on się lepiej czuł w Vikersund niż tutaj niejako u siebie na tej skoczni na letalnicy. Ale nam w to graj. Przypomnijmy, mamy 30 punktów przewagi nad Słowenią. Słoweńcy po dwóch grupach byli na trzecim miejscu. 229,5, myślę, że Dawid Kubacki jest w stanie na to odpowiedzieć. Słowenia naturalnie w tej chwili obejmuje prowadzenie z ogromną przewagą nad Szwajcarami, ale to nie ze Szwajcarami będą głównie Słoweńcy rywalizowali, tylko z nami, z Niemcami, z Norwegami, z Austriakami. Tak, bo po dwóch grupach na półmetku pierwszej serii to my o 20 punktów przed Niemcami, trzecie miejsce dla Słoweńców, czwarte dla Norwegów. I właśnie, skoro o Norwegach mowa, Mariusz Lindvik, ten fatalny upadek podczas serii treningowej, potem oglądaliśmy go w kwalifikacjach, przez które przebrnął, nie oglądaliśmy go, nie stawił się na starcie w konkursie indywidualnym. Dzisiaj w serii próbnej 201,5 metra Mariusza Lindvika. Norwegowie czują gdzieś tam pismo nosem, że jest szansa spróbować nawiązać walkę o podium w tym konkursie, szczególnie po tym fantastycznym skoku Roberta Johanssona, 229,5 metra. Ale Mariusz Lindvik nieco ponad 200 metrów, odległość jaką uzyskuje Norweg, 204 dokładnie. Będzie miał odjętych 5 punktów za wiatr, noty od 17,5 do 18,5, a więc dość spory rozrzut w ocenie tego skoku przez sędziów. Oczywiście za moment zobaczymy, Norwegowie na drugim miejscu za Słowenią i przegrywają ze Słowenią w tej chwili już różnicą 34,8 punktów. I chyba to czwarte miejsce Norwegów mocno zagrożone, bo Austriacy, bo Daniel Huber, a straty były minimalne. Daniel Huber, który wczoraj indywidualnie zajął 16 miejsce, zwłaszcza jego pierwszy skok, 230,5 metra, był imponujący. Blisko rekordu życiowego, który wynosi 231 metrów. Daniel Huber w powietrzu, Austria w walce z Norwegami. I to był na pewno dłuższy lot od Lindvika i na pewno Austriacy wyprzedzą Norwegów. Zadowolony zatem Daniel Huber, 25-letni skoczek z Salzburga. Sędziowie docenili jego lot po 19,5 punktu, 222,5 metra. I w tej chwili Austriacy wskoczą na drugą pozycję za Słowenią, a przed Norwegią. Jeszcze po drugiej grupie to była minimalna różnica. Tam chyba punkt był między Austriakami a Norwegami. A teraz po tym skoku my będą mieli nad Norwegami 20 kilka punktów przewagi. A za moment trzy nacje do końca trzeciej grupy. Japończycy, Yukiya Sato 211, Noriaki Kasai 213. Szóste miejsce Japonii po dwóch grupach. Junshiro Kobayashi. No i pewnie koledzy ściskają kciuki za niego, by oddał to najmniej taki skok jak wczoraj podczas rywalizacji indywidualnej i serii finałowej, kiedy to wylądował na 228 metrze. Dzisiaj 210,5. Jest wiatr pod narty, około 60 metra na sekundę. Jeżeli umie, to potrafi to wykorzystać Junshiro Kobayashi. No i ląduje przed 220 metrem. Junshiro Kobayashi będzie miał odjętych 10,1 punktu, 218 dokładnie odległość, jaką uzyskuje starszy z braci Kobayashi. No ale mają tą petardę, mają tę bombę w postaci Ryoyu Kobayashiego, który odrobi bardzo dużą liczbę punktów, jaką będą potrzebowali Japończycy, by zbliżyć się do czołówki. Przegrają w tym momencie ze Słowenią, przegrają z Austrią, przegrają z Norwegią. Na czwartym miejscu w tej chwili Japończycy. Z jaką stratą? 38,9 punktu do Słowenii.
No i patrzmy, Niemcy, nasi dotąd najgroźniejsi rywale. 20 punktów przewagi po dwóch grupach. Po skokach Jakuba Wolnego i Kamila Stocha. Ale teraz Ryszard Freitag, brązowy medalista Mistrzostw Świata w lotach sprzed roku. Bardzo solidny. Wczoraj 15 miejsce. 224, 217. Nie przypomnijmy, Domen Preps w tej grupie 229,5. A ile skoczy Niemiec? Dobra prędkość na progu. Niemcy jednak nie obejmą prowadzenia, czyli przegrają ze Słowenią. Mieli nad nimi 10 punktów przewagi po dwóch grupach. Wygląda na to zatem, że Freitag skoczył jednak zdecydowanie słabiej od Domena Prewca. Wprawdzie noty wysokie, ale 221 metrów Freitaga to nie 229,5 metra Domena Prewca. To się wszystko zgadza, 8,5 metra bliżej, przeliczając razy 1,2. To jest oczywiście spora strata. Mówiłem, że 10 punktów przewagi mieli Niemcy nad Słoweńcami. I wydaje się, że chyba stracili tę przewagę, że teraz po tym skoku Freitaga Niemcy powinni być na drugim miejscu i są na drugim miejscu ze stratą 5,5 punktów. Słowenia przed Niemcami. No i co pokaże Dawid? A co pokaże Dawid? Na razie widzimy przepiękny obraz letalnicy skoczkowej. Za moment na belce startowej powinniśmy obejrzeć Dawida Kubackiego. Siódme miejsce wczoraj, 222 i 230 dołożył Dawid w serii finałowej. Natomiast dzisiaj, teraz około 210 metrów, by pokonać Słowenię. Mieliśmy 20-punktową przewagę nad Niemcami. Dawid w powietrzu, wysoka trajektoria i ładnie i pięknie rozchwiało go tam delikatnie w końcówce, ale także umiał, umiejętnie opanował to i wylądował. Zbyszek Klimowski i Michał Doleżał obok. 229,5 metra, a więc najdłuższy, wspólnie z Domenem Prewcem, tak. Najdłuższy lot tej trzeciej grupy, noty od sędziów od 18 do 19,5 punktu. Który to sędzia taki łaskawy, który dał nam 19,5? Jan Bajer z Czech. Dziękujemy pięknie w imieniu Dawida. Odjętych 12,4 punkty. Oczywiście biało-czerwoni są na prowadzeniu. 23 punkty przed Słowenią, 28,5 przed Niemcami, 34 przed Austrią i 57,8 przed Norwegią. Brawo! No tak to lubimy. Polska, Słowenia, Niemcy. Mówiliśmy, że te trzy zespoły według wczorajszych wyników powinny dominować. Dobrze skaczą Austriacy, Norwegowie zmiennie, Johansson świetnie, pozostali nie tak dobrze. Japończycy na szóstym miejscu. Wydaje się, że to marzenie, aby wreszcie coś wygrali, bo oni z tej wielkiej szóstki zespołów światowych w tym sezonie nie zwyciężyli, chociaż mają medal Mistrzostw Świata. A my jeszcze raz popatrzmy, jak fruwa Mistrz Świata ze skoczni normalnej. Dawid Kubacki, 229,5. I przypomnijmy sobie odległości Polaków. 237,5 Jakub Wolny, 227 Kamil Stoch, 229,5 Dawid Kubacki. To naprawdę jest mistrzowska forma. To zwycięstwo, o którym marzymy, ta puenta, która byłaby zwieńczeniem znakomitym całego sezonu, być może całej pracy Horngachera. Blisko, blisko, ale jeszcze czwarta grupa. A potem seria finałowa. A wszystko pięknie zaczęło się naszym zwycięstwem w Wiśle i jakżeż byłoby cudownie, by spiąć to klamrą i zwyciężyć także w tym ostatnim konkursie w zawodach w Planicy. Cudowny scenariusz, jak najbardziej realny, jak najbardziej możliwy, patrząc na tę formę, na to, jak cieszą się, jak bawią się tymi lotami nasi zawodnicy. Ostatnia grupa serii finałowej. Zacznie Antti Aalto, później Jevgenij Klimov, Łukasz Chlawa, Simon Amann, Timi Zajc, Johan Andre Forfang, Stefan Kraftor, Jojo Kobayashi, Markus Eisenbichler i wczoraj ten, który wylądował na najniższym stopniu podium, Piotr Żyła. Zaczynają Finowie. Finowie i Rosjanie to raczej te zespoły, to na pewno te zespoły, które żegnają się z serią finałową, bowiem te różnice punktowe są ogromne. Ponad 44 punkty tracą Finowie do Czechów, którzy są na ósmym miejscu. Ale Antti Aalto, wczoraj 34 miejsce, 207,5 metra, dzisiaj 204,5 podczas skoku próbnego. Dobre warunki, ponad pół metra na sekundę, prawie 70 metra na sekundę wiatru z tyłu skoczni. I stąd też odległość dobra, 214,5 metra. Rekord życiowy Antiego to 224 tu w Planicy podczas tego weekendu. No i Finowie dopiero na czwartym miejscu, mimo że oddali 4 skoki, a Polska, Słowenia i Niemcy wyprzedzają Finów punktacją, łącząc tylko 3 próby. Jevgenij Klimov, no wobec braku absencji Wasiliewa, to on właściwie skacze
tylko dla siebie. Wczoraj 11 pozycja, 228, 227, regularnie latał, zresztą 228 to rekord życiowy Jewgenija Klimowa, jednego z najlepszych zawodników świata. Potwierdził to całym sezonem, wygrał w Wiśle, pamiętamy, na otwarcie. Teraz ląduje gdzieś poza granicą 210 metrów, a więc nowego rekordu życiowego nie będzie. 214 Klimowa, pół metra bliżej, zatem Rosja od Finlandii, no ale Rosja niejako w trójkę, a więc niejako skazana na to, żeby zająć dziesiąte, ostatnie miejsce. Klimow zatem oddał swój pierwszy i ostatni dziś skok. Ósemka dosyć klarownie nam się tutaj w takim razie układa. Na dziesiątym miejscu Rosja, na ostatnim, mimo że jeszcze inni nie skakali. Tak, już trzy nacje, Polska, Słowenia i Niemcy, mają pewną kwalifikację do serii finałowej. I Lukas Chlawa, bardzo ważny skok, 181 metrów, 214,5 anti-alto. To jest obiekt, na którym można bardzo dużo stracić. 1 metr to 1,2 punktu. 40 ponad punktu mieli przewagi Czesi przed ostatnią grupą nad Finami. No i zobaczymy. Musi stanąć na wysokości zadania Lukas Chlawa. I ląduje bardzo blisko. I ląduje bardzo blisko. I kto wie, czy w ten oto sposób nie pogrzebał szans Czechów na to, by znaleźć się w serii finałowej, bowiem to jest tylko 176 metrów. Bez Romka trudno. No, bez Romka trudno. Nie ma Romana Kołdelki. Jutro w zawodach indywidualnych najlepsza 30 klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Oczywiście ci zawodnicy, którzy w tej 30 są, a nie ma ich w plenicy, no to miejsca ich w zawodach zajmą ci zawodnicy, którzy zajmują te pozycje poza 30. I Czesi na piątym miejscu dopiero w tej chwili, co oznacza, że Finowie, a nie Czesi. Finowie, mimo że mieli ponad 40 punktów straty, będą w serii finałowej, a Czechów nie będziemy oglądać. Simon Ammann, wartość sama w sobie, szóste miejsce wczoraj, 238 w drugiej. Szwajcarzy nie mają tutaj szans na jakieś wielkie osiągnięcie drużynowe, ale Simon Ammann jest drużyną sam w sobie, czterokrotny mistrz olimpijski w wybornej formie. Teraz w okolicach 220 metrów ląduje, wczoraj 234,5, 238, szósta pozycja indywidualnie, dzisiaj w serii próbnej 229, teraz jednak 217 metrów. No tak, gdyby Peyer był równie dobrym lotnikiem jak skoczkiem na tych dużych skoczniach, to rzeczywiście szanse od razu by wzrastały. Jak w tym sezonie skakali Szwajcarzy, piąte miejsce w Wiśle, potem siódme w Zakopanem, szóste, siódme, ósme, ostatnio dość regularnie w Oslo i w Vikersund. W tej chwili znajdują się Szwajcarzy na pierwszym miejscu i zdaje się, że duże szanse na siódmą pozycję w tym konkursie. I powiewają słoweńskie flagi. Słoweńcy na drugim miejscu po trzech grupach ze stratą 23 punktów do biało-czerwonych. Timi Zajc, wczoraj czwarte miejsce. Pierwszy skok, rekord życiowy, 240 metrów. W drugiej serii dołożył 228,5 metra. I tutaj, dzisiaj w serii próbnej 229,5. Delikatnie podnarty, 0,2 metra na sekundę. Timi Zajc ładnie stylowo w powietrzu. Należy spodziewać się dalekiego lotu. I to jest ponad 220 metrów Timiego Zajca. Ale to nie jest ten Timi Zajc, który tak zachwycał wczoraj i przedwczoraj. Wydaje mi się, że no oczywiście wysokie noty bezsprzecznie dostanie Słoweniec. Odjętych tylko 1,9 punktu, 224,5 metra od Timiego Zajca. Oczywiście Słoweńcy w tym momencie obejmą prowadzenie. No i będziemy czekać na odpowiedź Piotra Żyły. On dzisiaj 219 w serii próbnej. 28,5 punktu mamy przewagi nad Słoweńcami po trzech grupach. Noty od sędziów 4,19, jedna nota 19,5 punktowa. Oczywiście Słowenia w tej chwili obejmuje prowadzenie. No i będziemy czekać na odpowiedź kolejnych nacji, a przede wszystkim Marko Sajzenbichlera i Piotra Żyły. Coraz wyższa temperatura i dosłownie i w przenośni. Słońce mocno nagrzewa powietrze. Słaby wiatr podnarty. Może być tak, że na chwilę ucichnie. Johan Andre Forfang. Norwegowie, którzy spadli po trzech grupach na piątą pozycję.
Forfang to ich lider. Forfang, który wczoraj zajął indywidualnie 8 miejsce. Latał 230, 221,5 metra, ale w tych warunkach, kiedy rzeczywiście wiatr ucichł, Sztegl taki jakby troszkę zaniepokojony po tym skoku swojego podopiecznego. 211,5 metra. To nie było jakiś oszałamiający lot, no, w porównaniu do Timiego Zajca 13 metrów krócej. Noty 18 i 18,5 punktu i pomiar wiatru wskazuje 0, dokładnie 0, co do setnej części metra, a więc żadnych rekompensat, żadnych punktów. Norwegowie za Słoweńcami ze stratą 51 punktów. I za moment Austriacy po trzech grupach, Austriacy na czwartym miejscu. 222,5 metra Daniela Hubera, Stefan Kraft. Frontem Florian Lichtry i Florian Schabreiter, więc dwóch asystentów Andrasa Feldera, którzy z tych ostatnich informacji, jakie do nas docierają, czy opuszczą reprezentację. Florian Lichtry bardziej chce pracować na swój własny rachunek. Stefan Kraft, 237 metrów. Taką odległość musiałby uzyskać, by zaatakować pozycję Słowenii. Widzą Państwo, gdzie jest umieszczona ta zielona linia, a blisko ląduje Stefan Kraft. I to jest dość spore rozczarowanie, bowiem pamiętamy jego miejsca na podium, czy to w Oslo, czy w Vikersund, czy w Trondheim, w zawodach Pucharu Świata. Drugi skoczek w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i on na tym drugim miejscu w tej klasyfikacji generalnej najprawdopodobniej pozostanie. Ale 208 metrów to bardzo blisko, jak na Stefana Krafta. 212, taką odległość uzyskał w serii próbnej. Odjęte tylko 2,6 punktu. Austria na drugim miejscu, ale strata do Słowenii to już 33,5 punktu. Bardzo dużo. I za chwilę Ryoyu Kobayashi. Dla niego każdy skok jest ważny, bo przecież Planica 7. 7 skoków. Noriaki Kasai na naszych ekranach. Starszy od tego arcymistrza o całe pokolenie. O 24 lata, a Ryoyu Kobayashi wczoraj na drugim miejscu. Wczoraj w pierwszej kolejce 242, ale w drugiej 220, jak na niego tylko. A teraz w okolicach znowu rozmiaru skoczni ląduje, gdzieś tam w okolicach tej czerwonej linii. To może być 240, to może być troszkę bliżej niż 240. Jakie będą noty? Bardzo wysokie, 19,5 punktu. Sebastian Szczęsny się trochę łapie za głowę, bo wydawało się, że tam nie było telemarku. Dokładnie 240 metrów, dokładnie rozmiar skoczni. Czy to znaczy, że jury zacznie teraz skracać długość rozbiegu? 2,6 punktu odjęte za wiatr, leciutki wiatr podnarty, identyczny miał przed chwilą Kraft. No i porównajmy, 240 Ryoyu, 208 Stefan Kraft, z którego jakby uszło powietrze. Ryoyu fenomenalnie. Na szczęście Japończycy nie są dla nas szczególnie groźni. Byli na szóstym miejscu. Oczywiście po tym skoku Ryoyu Kobayashiego awansują. Ciekawe, jak wysoko awansują. Na drugie miejsce przeskoczyli Austriaków, przeskoczyli Norwegów. No ale jeszcze są dwa zespoły. Tak, no ja łapałem się za głowę faktycznie, bo to był naprawdę z tej wysokości wylądowany telemarkiem skok. Jak najbardziej zasłużone noty dla Ryoyu Kobayashiego. Markus Eisenbichler, 6 razy na podium w tym sezonie. Wczorajsze zwycięstwo, te znakomite loty, 238,5, 233, teraz 235,5 w serii próbnej. Tym razem nieco bliżej od Ryoyu Kobayashiego. To dokładnie czuje Markus Eisenbichler, że zabrakło delikatnie tych metrów. No przecież Niemcy po dwóch seriach na trzecim miejscu ze stratą 28, nieco ponad punktów do biało-czerwonych. 227, no to 13 metrów bliżej od Ryoyu Kobayashiego. I teraz jeżeli 13 pomnożymy razy 1,2, to już widzimy, ile stracił w samej odległości, przeliczając na punkty, Markus Eisenbichler do Japończyka. Odjęte 2,4 punktu. Również ładny telemark, ładnie to wylądowane. Noty po 19,5 od dwóch sędziów, 3,19. No i Niemcy, na którym? Na drugim miejscu, a więc Słowenia na pierwszym, Niemcy na drugim, ale tylko 2,5 punktu za Słowenią, a więc Eisenbichler odrobił. Ale też stracił prowadzenie w
Planica 7. Piotr Żyła! Już ruszył nasz lider wczoraj fenomenalnie, 242 metry. Piotr Żyła, który tutaj w piątek spróbował 247,5. Już wysoko nad zeskokiem, już daleko, już wspaniale. Gdzieś tam przed 240 metrem, ale wydaje mi się, że dalej od Eisenbichlera. Mieliśmy przewagę nad Niemcami 23,6 punktu. Mieliśmy przewagę 28,5 punktu nad Słowenią, a teraz 226,5 metra. Piotra Żyły, co spokojnie pozwala nam objąć prowadzenie na półmetku tej rywalizacji. Noty 18,5, 1,19,5, 1,19 dla Piotra. Będziemy prowadzili, tylko pytanie, z jaką przewagą nad Słowenią? Mieliśmy przewagę, jesteśmy na pierwszym miejscu, 23 punkty, czyli właściwie tak samo, tyle co mieliśmy nad Niemcami po trzech grupach, mamy teraz nad drugą Słowenią, nad Niemcami 25,5, na czwartym Japonia, potem Austria, Norwegia. Jest pięknie po pierwszej kolejce. Ależ fantastyczna pierwsza seria w wykonaniu biało-czerwonych. Ale szanowni państwo, w tej chwili taka specjalna uroczystość, pożegnanie Roberta Krańca. Ostatni skok karierze, zresztą tych skoczków, którzy kończą w tym sezonie karierę, jest ich wielu. Kto będzie machał chorągiewką? Córka Pika, a także Lado Bizovičar. To jest słoweński top prezenter, telewizyjny prezenter, komedian. Naprawdę bardzo popularna osoba w Słowenii. Wszyscy czekają na ten ostatni skok Roberta Krańca, brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w konkursie drużynowym z 2002 roku, brązowego medalisty Mistrzostw Świata z 2011 roku w konkursie drużynowym. Mistrz świata w lotach Vikersund z 2012 roku. Robi chwala, więc Robi dziękujemy, latający król. Robert Robi Kraniec ostatnim swoim skoku. Zjawili się tutaj wszyscy. I Primož Peterka, z tych informacji, których uzyskaliśmy, i Peter Żonta, i Damian Fras, no więc ci, którzy stanowili ten zespół z 2002 roku brązowych medalistów. Jest oczywiście Peter Preutz, Juri Tepeš, Jernej Damian, z którymi zdobywał brązowy medal Mistrzostw Świata w 2011 roku. Ostatni skok Roberta Krańca. 7 razy wygrywał zawody Pucharu Świata. 27 razy stawał na podium zawodów Pucharu Świata Robert Robi Kraniec. W taki sposób piękny lot kończy karierę. Ponad 200-metrowy. Tak, na dowidzenia. No pamiętają państwo, Stiernen żegnał się drugim miejscem w Trondheim. Oczywiście to zupełnie inny kontekst, bo Stiernen był po prostu zawodnikiem absolutnej czołówki ostatnich lat. Robert Kraniec, świetnie czujący się na tych wielkich obiektach, nie zdołał się w piątek zakwalifikować do konkursu. Cóż by to było za święto, gdyby mógł wystartować w konkursie indywidualnym, ale dzisiaj ten skok 213 metrów, to by mu w piątek dało awans do 30. Tak, przyjmuję teraz gratulacje od wszystkich kolegów. Dziękujemy, Robert. Ostatni skok w karierze. Najlepszy jego start, najlepszy sezon Roberta Krańca to sezon 2012-2013. Córka Pika, która wystartowała w ostatnim skoku. Wśród gości zaproszonych m.in. Primož Roglič, swego czasu skoczek narciarski, który zamienił później narty na rower i bardzo dobrze radzi sobie na rowerze. Proszę zobaczyć, Polacy o 23 punktu przed Słowenią, Niemcy na trzecim miejscu, dalej Japonia, Austria, Norwegia, Szwajcaria i Finlandia. I te 8 zespołów będziemy oglądać w serii finałowej. A za chwilę studio Maciej Kurzajewski i jego goście.